Jak czytam książki, nie wyobrażam sobie jakiejś sceny tak od podstaw, że nie wiem, jakaś zupełnie nieznana sceneria i tak dalej, tylko toczy się jakaś tam, jest jakaś sytuacja. Ja na przykład oczami wyobraźni gdzieś tam w głowie widzę, że to wszystko się, nie wiem, u mnie w domu dzieje na przykład, albo gdzieś tam w miejscu, które znam. Ja na przykład lubię takie opisy typu jakieś tam, że nie wiem, wiał jakiś chłodny wiatr, szumiały drzewa, coś tam, nie wiem. No takie opisy, które ktoś mógłby uznać w sumie za zbyteczne, ale dla mnie one są, no jakieś takie ciekawe, dodają takiego realizmu tym sytuacjom. Mam na imię Mikołaj, jestem youtuberem, prowadzę taki kanał o tematyce tyfloinformatycznej, komputerowej, czyli no to są takie filmy głównie instruktażowe, przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących. Ostatnio wróciłem do gier komputerowych po chyba 12 latach przerwy. No w moim przypadku to są głównie gry audio, chociaż wiem, że są też gry wideo, które też są dostępne dla niewidomych. Ja akurat gram w gry audio, konkretnie w dwie. Jedna to jest 1812 Serce Zimy. Druga gra to jest Euroflime. To jest gra stworzona przez słowackiego programistę Stefana Kisza właśnie z myślą o osobach niewidomych, bo to jest symulator lotów dostępny dla osób niewidzących. Tam w ogóle nie ma obrazu, tylko jest dźwięk. Jestem jakoś tam pasjonatem lotnictwa i też pasjonatem podróży. A ta gra ma tą fajną też funkcję, że jest tam mapa, którą możemy sobie przeglądać za pomocą czytnika ekranu. I sobie chodzę strzałkami po tej mapie i on mi mówi miejscowości, na jakich jestem. Jest też taki jakby podkład muzyczny, muzyczka, która niby ma tam jakoś dawać taki klimat kraju, w którym jestem. Zatoka Bengalska. Tu mamy Zatokę Bengalską akurat. Azja, Bangladesz, 4,6 km. W wolnym czasie lubię czytać książki, lubię słuchać muzyki. Moją pasją są też podróże. Zwłaszcza te do egzotycznych krajów, bo w egzotycznych miejscach można łatwiej doświadczać właśnie tą inność innymi zmysłami niż wzrok. Jeżeli jakaś forma kultury nie jest dla mnie dostępna, no to raczej ona mnie za bardzo nie interesuje, więc nie mam jakichś takich pociągów, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu. A czym chciałbym się zajmować? W sumie nie wiem jeszcze. Mam różne pomysły. Na przykład mógłbym pracować jako realizator dźwięku, bo lubię słuchać muzyki. Myślałem też na przykład o czymś takim jak realizator audiobooków, bo lubię czytać książki, to by było ciekawe połączenie właśnie pracy z przyjemnością, bo mógłbym takie audiobooki nagrywać, realizować je w studiu, a jednocześnie tak naprawdę czytać książki w czasie pracy, czy raczej ich słuchać.